W dzisiejszym odcinku Paint the Town Red spróbujemy uciec z placówki SCP, tylko że ja nie będę personelem klasy D, nie, ja jestem nowym obiektem, który został właśnie przetransportowany tutaj, tylko powiedzmy, że mi się do końca nie podoba ta placówka, kurde, wypierdzielaj, personel klasy D jakiś, no, ja jestem nowym obiektem, który tutaj został przesłany. Przetransportowany bardziej i no moim zadaniem jest tutaj uciec. Jak widzicie mamy żołnierzy MTF, mamy naukowców, mamy inne SCP, które będziemy tutaj mogli normalnie walczyć z nimi, więc zapowiada się naprawdę fajnie. Ja już powiem wam, pograłem sekundkę w tą mapkę, bo chciałem zobaczyć, czy jest warta tego, żeby ją nagrywać i wow, naprawdę jest to coś fajnego. Tutaj mamy 914, czyli tak zwaną zmieniarkę, czyli wrzucacie jakąś tam kartę albo jakikolwiek przedmiot i po prostu powstaje jakiś inny. Tutaj mamy 0,87. Czy 0,87 to nie są czasami te schody, te mroczne takie schody? Czekajcie, wiecie co? Nawet możemy zaryzykować i zejść na dół. Tak. To chyba są te schody, bo pamiętam, że kiedyś to była chyba jedna z pierwszych gier o tematyce SCP, jaką może nie grałem, ale widziałem, że coś takiego jest. I tak, chyba są tam schody. Dobra, także ja sobie zejdę. Wy w międzyczasie możecie strzelić łapę w górę, jeżeli chcielibyście na przykład zobaczyć więcej takich odcinków, bo nie wiem, czy w tym... Ty, ale jest ciemno tutaj. Okej. Bo nie wiem, czy w tym odcinku uda mi się na pewno uciec z tej placówki, ale... Jak jest ciemno, ja tutaj nic nie widzę, kompletnie nic nie widzę. Dobra, do góry. Znaczy, będę spoglądał do góry i co się wydarzy? Pewnie umrę, to jest... Żeby nic, na pewno w ogóle tam był jakiś komunikat, że coś uciekło. No, był jakiś komunikat, że coś uciekło, także oprócz nas będą się próbowały wydostać inne SCP, a wy jeżeli szukacie promocji, no to znajdziecie je na G2, link standardowo jest w opisie. Dobra, czyli mam najpierw pokonać ten personel klasy D, później mam się zająć MTF-ami i doktorkiem, no i później zobaczymy jak będzie. Widzę, że w środku mamy tutaj taki mały nóż, zastanawiam się, czy on się zmieni w coś innego. O kurde, co to był za dźwięk? Czy on się zmieni? Tak, że... Ty, co to są za dźwięki? Coś uciekło? Ej, słyszałem bardzo dziwne dźwięki. Dobra, witam serdecznie, ja tylko się chciałem z wami przywitać. 1079. Co to jest? Co to jest za obiekt? No tego nie kojarzę, także jeżeli możecie mi na przykład wytłumaczyć. Ej, Flotar, 1079 to jest to fioletowe coś leżące na ziemi. I tu jest coś jeszcze. Tutaj mamy 714. Okej, ale nic chyba nie mogę położyć na to. Tutaj mamy 420J. Też... A, to jest dobra. To jest chyba śmieszny papieros tak zwany. Tutaj mamy 063 i to jest najpotężniejszy SCP, sztoteczka do zębów. Dobra, i gdzie ja powinienem iść? Tutaj byłem już, także nie muszę raczej w tą stronę iść. Tutaj mamy... O, co to? Dynia. Okej, to jest dynia. Dobra, personel klasy D sobie szedł. 205 i 0,35. Okej, tutaj też nic widzę, że nie ma. Tutaj, tam chyba jest broń. Dobra, także jeżeli będę jej potrzebował, to sobie oczywiście przyjdę. Tam mamy naukowca. Dobra, podejdziemy sobie do niego. Witam, panie naukowcu. O kurde, ty, najpotężniejszy SCP. One-shotuje wszystkich? Wszystkich i wszystko. Dobra, czyli tutaj mamy jakieś zejście? Nie. To nie wiem, co to jest za miejsce. Ja też wam pokazuję te wszystkie numerki, czyli żebyście sobie, jak chcecie, to sprawdzali. Co to było? Cześć? Czy... To nie był personel D, to był SCP. Czekaj. Ale czy on chce mnie zaatakować? Cześć. A to czasami to nie był ten, który mógł ze mną współpracować? On wraca sobie do swojej celi? O! O! Słyszycie to? Uciekł nieśmiałek. Dobra, a ty? A, czyli jednak chcesz mnie bić? Ja pierdzielę. Tam. Chwila, bo tam to było zamknięte, tam były kolce. A jeżeli to jest przejście do tej... Idzie nieśmiałek. Dobra, czy oni będą się nawzajem bili? Proszę, bijcie się nawzajem. Ja was już nie chcę. Biją się, dobrze. A nie biją się. Nieśmiałek chyba chce się ze mną zaprzyjaźnić. Wypierdzielaj mi stąd. Tutaj mamy 0,12. Tam...
A, tam widzę, że ktoś jest. Tutaj mamy dwójkę. Nie, no ja muszę uciekać. Nie mogę tutaj zostać. Mamy jakąś broń. Okej, stąd uciekł. Tutaj coś jest? Wszystko się pali. Dobra, kaska. Biorę kaskę, oczywiście. I on idzie do mnie. Cześć. Dawaj nóż. Uciekamy od nieśmiałka. Nie chcę z nieśmiałkiem. Nie mam ochotę. Don't look. A, ja mam na niego nie patrzeć. Dobra, czyli nie patrzymy na niego. Gate B058. Gdzie jest 173? Ja chcę zobaczyć 173. Okej, czyli tu jest tu te drzwi są zablokowane. Dobra, nie patrzę na ciebie. Odejdź. O, idzie ten jeszcze cały czas za mną. Tu jest zbrojownia, także jest zablokowana, czyli musimy znaleźć jakieś przejście do zbrojowni. Ej, mimo tego, że to jest Paint the Town Red, gierka, wiecie, niezbyt straszna, no to powiem wam, że coś jest niepokojącego w tym. Jest bardzo niepokojące. O! On mnie one-shotuje. On mnie może zone-shotować. Dobra, tym razem na niego się zaczaję i zobaczcie, cyk, od razu, po prostu dojazd do tego SCP. Spróbujemy go załatwić. Nie wiem w ogóle, czy to będzie możliwe, ale mam tutaj przygotowaną też na niego łopatę i muszę to zrobić, zanim nieśmiałek wyjdzie. Bo jeżeli będą mnie goniły dwa różne, no to raczej nie mam najmniejszych szans. Ty, ja mu prawie całą głowę rozwaliłem i nic. Czy w ogóle można go załatwić? Czy można mu cokolwiek zrobić? O, sztoteczka do zębów, dobra, cyk. I jeszcze raz. Dobra, udało się, w końcu. Czyli teraz możemy sobie... Nie wstaniesz? Na pewno nie wstaniesz, bo nie chciałbym, żebyś wstał. Dobra, chyba nie wstanie. I teraz weźmy sobie, zwiększmy troszeczkę głośność. Tutaj jest dwóch tych... Okej, ja wam nie będę przeszkadzał. Tam też raczej nie mam zamiaru wchodzić. I 002, ja chciałem zobaczyć, o co z nim chodzi. I to jest jakaś kula. I w środku jest mięso i wszystko zbudowane z mięsa. Okej, ciekawe, bardzo ciekawe. Dobra, i tutaj za chwilę będziemy musieli uciekać. I mam pomysł, jak to zrobić. Po prostu on będzie biegł za chwilę w moją stronę, tutaj, a ja poczekam i spróbujemy obiec go i idziemy szukać zbrojowni. Może się jakimś cudem uda go załatwić. Dobra, już jest, także rozpoczynamy moją piękną ucieczkę od razu. Nie oglądam się za siebie, chociaż powinienem. Dobra, jest, on chyba jest szybszy ode mnie. A, ja mam shift. Dobra, ja mogę też sprintować. Widzicie, nawet człowiek o tym nie wiedział. O, tam jest jakiś... Ty, widzieliście gościa? Tu jest Gate B, jest zablokowane. Dobra, biegniemy dalej. I tak, ostatnio... Co się stało? Aha, tu mnie załatwił. Dobra, tam był w ogóle jakiś gladiator. 966. Oj. Dobra, to nie wyglądało. 079. Czy komputerek? Nie, mogę coś tutaj zrobić? Nie, nic nie mogę zrobić. Dobra, to był... O! To był on, ten komputerek. Dobra, spokojnie. Spróbujemy go wyminąć szybko. Cyk, nie załatwił mnie teraz. Biegniemy dalej. Gate A jest też zablokowane. Dobra, więc... A co? Mogę wam coś zrobić? O kurde, mogę wam coś zrobić. Sorry, chłopaki. Ja tylko chciałem, wiecie, ja sobie sprawdzam różne rzeczy. Już mnie 4 SCP gonią. Dobra, tu jest zbrojownia. Nie da się jej odblokować. Tu jest 076. Cześć. Okej, gonimy kolejny. Fajnie. 457, tutaj byłem. Gdzie mam iść? W którą stronę ja mam, kurde, iść, żeby stąd uciec? Czy one się ze sobą biją teraz? Tak, chyba się biją ze sobą. W sumie nawet to lepiej dla mnie. O, MTF-y weszły do środka. Znaczy... Co jest? Czy to jest jaszczur? Przycisk. Kurde, nie wiem, czy ja go uwolniłem, czy nie uwolniłem, ale wiem, że ta placówka z minuty na minutę jest coraz lepsza i coraz straszniejsza. A, to jest plama, z której on wychodzi. Dobra, jeszcze. Dobra, dostał. Przynajmniej go uderzyłem, także jestem z ciebie dumny. I gdzieś MTF jest, tylko pytanie, gdzie? Dobra, oni się zablokowali. Bardzo dobrze, tutaj nie. Tutaj też nie. Tutaj jest chyba... Tak, ja stąd przyszedłem, więc raczej nie muszę tutaj iść. Tutaj? O, jest i on. Jest doktor Plagi. Paralizator. I jeszcze. I co, ty, czy ja mogę ciebie jakoś uwolnić? Nie widzę, żebym mógł to zrobić. Dobra, chyba, że ja muszę... A tu są... Co jest? O, wszyscy na mnie, nie chcę z wami walczyć. Berserk. Dobra, odpalam berserka. Szybko. Jeden. Drugi. Trzeci.
Czwarty? Ja nie powinienem ciebie, nie powinienem ciebie bić, ja powinienem ciebie, nieśmiałku. Nie wiem, czy nieśmiałka uderzyłem w końcu, czy też nie. Ej, chyba ja nieśmiałkowi nic nie mogę zrobić. Dobra, jeszcze jedno uderzenie. Okej, głowa mu odpadła. I zobaczymy, czy on nadal będzie mógł chodzić. Nie może chodzić. Przepraszam, ja to tylko na chwilę. Czyli mogę teraz uciekać. O, jest zbrojownia. No i... A, tylko że... Czemu nie ma broni? Czemu nie ma broni takiej jakiej... A, jest shotgun. Dobra, chodźcie. Po kolei, ciebie. Nie trafiłem. Nie trafiłem z broni. Dobra, muszę uciekać. Ja muszę uciec z tego. Ja już mam totalnie dość. Dobra, czyli zbrojownia mi się otworzyła. Nieśmiałek jeszcze nie wyszedł. 966. Tutaj jest ten komputerek, ale z komputerka też raczej nie będę miał żadnego pożytku. Dobra, musi być jeszcze jakieś inne przejście. Troszkę mi to zajęło, ale teren oczyszczony. Nie ma kompletnie tutaj nikogo, tylko zastanawiam się... O, właśnie udało mi się go jednak wykurzyć z tego miejsca. Dobra, ja już jestem, powiem tak, zaprawiony w walce, więc też nie powinno to stanowić problemu, aby ciebie pokonać, chociaż... Co to jest? Co to się tu odpaliło? Gate B. Dobra, czy mogę uciec? Escape Ending, Ending 3 to jest. A, czyli uciekłem, po prostu uciekłem, jest, udało mi się, 11 minut mi zajęła ta ucieczka, ale udało się w końcu uciec, czyli uwolniłem na samym końcu plagę, ale zostawiłem po prostu te pozostałe osoby, które tam były i niech one się z tym męczą. Powiem wam, że naprawdę mapa 10 na 10, super zrealizowana i z tego co wiem są jeszcze inne endingi. Dajcie znać, jeżeli chcielibyście zobaczyć właśnie jak wyglądają inne zakończenia w tej grze. Wbijcie także na mój drugi kanał, link jest w opisie, tak samo jak link do mojego Discorda, jeżeli chcecie być częścią społeczności Twitcha, na którym codziennie streamuję. I co? To by było na tyle w tym odcinku Paint the Town Red. Pewnie niedługo pojawią się kolejne. A ja wam na razie dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Pa, pa.